Kobieta w pracy. Kobieta w ciąży objęta jest szczególną opieką prawną. W tym czasie pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z tobą umowy o pracę. Pracodawca powinien udzielić zwolnienia na badania lekarskie przeprowadzone w związku z ciążą, jeśli nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Pracodawca nie może zatrudniać kobiet w ciąży w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych. Wysłać na delegację bez zgody kobiety. Jeśli kobieta w ciąży zachoruje lub lekarz ginekolog wystawi zwolnienie z powodów związanych z przebiegiem ciąży, wówczas wysokość zasiłku chorobowego wynosi 100% wynagrodzenia. Jednak łącznie ze zwolnieniem L4 należy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o ciąży wydane przez lekarza. Kobiecie po urodzeniu dziecka przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego. Kobieta nie musi sama wykorzystywać całego urlopu macierzyńskiego. Może podzielić się nim z pracującym na etacie ojcem. Po urlopie macierzyńskim można wykorzystać prawo do urlopu wychowawczego. Po urlopie wychowawczym pracodawca powinien przywrócić pracownika na dotychczasowe stanowisko lub inne odpowiadające kwalifikacjom. Wynagrodzenie nie może być niższe niż przysługujące w dniu powrotu do pracy na stanowisko zajmowane przed urlopem.